Zapraszam Was dzisiaj na wspaniałą letnią sałatkę, którą polecam bardziej jako taki niewielki dodatkowy posiłek, bardziej niż jako dodatek do ciężkiego obiadu, na przykład mięsa czy ryb. Jest doskonała na diecie niskowęglowodanowej, pełna witamin i słońca, teraz szczególnie w okresie lata, a także zdrowych tłuszczów. Najlepiej, jeśli mamy jak najświeższe składniki. Ja mam to szczęście, że mam swój ogród, więc latem mam i sałatę, jarmuż, ogórki, świeże zioła. Mam zawsze świeżo zerwane i bez żadnej chemii. I także warto jest zwrócić też uwagę na jakość składników, z których przygotujemy tę sałatkę. Potrzebujemy liście sałaty, ale mogą być też inne zielone liście. U mnie jest to sałata i jarmuż, wspaniale tutaj też smakuje rukola. Świeży ogórek, papryka, czerwona cebula, awokado, truskawki, mogą być jakieś zioła, u mnie to jest oregano, ser pleśniowy, odrobina fety lub serka koziego i opcjonalnie orzechy lub pestki. Nie podaję tutaj ilości składników celowo, bo ważne jest, aby proporcje dobierać do własnego smaku. Jedna osoba woli więcej truskawek, a inna ogórków czy sera. I ser tutaj także wybieramy taki, jaki lubimy najbardziej. Mój ma zero węglowodanów, akurat to jest ser, który ja uwielbiam, ale proszę zawsze patrzeć na skład, kupując sery i kupować najlepszej jakości, na jaką możemy sobie pozwolić. Jeśli ktoś na przykład źle się czuje po cebuli, rezygnujemy z cebuli w tej sałatce. Wszystkie składniki kroimy na mniejsze kawałki. Liście sałaty czy jarmużu najpierw myjemy, osuszamy, później rwiemy na drobne kawałki i skrapiamy oliwą, delikatnie wmasowujemy dłońmi, doprawiamy solą i tutaj opcjonalnie ścieramy łyżkę skórki cytrynowej. Ja uwielbiam tak robić. Cytryna jest u mnie ekologiczna i wcześniej sparzona. I skrapiam też sałatkę łyżką soku z cytryny i dokładnie mieszam, wmasowuję to w liście. Następnie dodaję większość składników, ale nie wszystkie i delikatnie je mieszam z liśćmi i dopiero później układam pozostałe składniki na wierzchu, tak by wyglądały bardziej dekoracyjnie i już ich nie mieszam. Skrapiam sałatkę delikatnie po wierzchu octem balsamicznym i dodaję orzechy, których tutaj zapomniałam dodać, dopiero przypomniało mi się w czasie jedzenia. Można ich oczywiście w ogóle nie dodawać, ale smakują w tej sałatce naprawdę wybornie. I najlepiej tutaj jest dodać takie orzechy jak włoskie albo pekan, albo pestki z dyni lub słonecznika. Dajcie znać łapkami, jak Wam się podoba, a w komentarzach, jakie są Wasze ulubione składniki takich sałatek. Ta jest w większości owocowa poza cebulą, ale są to owoce przyjazne na diecie keto czy niskowęglowodanowej i taka sałatka nie powinna powodować ani wzdęć, ani gazów u większości osób, szczególnie tych zaadaptowanych do keto. Polecam serdecznie, życzę pięknego dnia, dzięki wielkie za oglądanie i wszystkie paluchy i do zobaczenia kolejnym razem.